Już dzisiaj wieczorem powiemy o dramacie rolników, przez gospodarstwa których będzie przechodzić obwodnica augustowska. Powiemy także o tym, iż polscy rolnicy przekroczyli minimalnie, ale jednak unijne limity produkcji mleka. A na koniec zastanowimy się nad tym, jakie szanse ma w Sejmie ustawa, która ponownie dopuszcza do uboju rytualnego zwierząt. Witold Kattner, Studio TVR, kwadrans po 20. Zapraszam.